Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do robienia cacyków. Potrzebne nam będą następujące składniki. Jogurt gęsty, można dostać taki robiony na grecki sposób, kawałek ogórka świeżego i ząbki czosnku. No, sporo tego czosnku, ale my lubimy czosnek i ostre rzeczy. Olej z oliwek, trochę, niedużo, no i odrobina soli. Duży pojemnik, ale soli naprawdę potrzebujemy tylko troszeczkę. Tarka do tarcia ogórka, talerz, na którym go zetrzemy i miseczka do robienia cacyków. No więc zabieramy się do roboty. A teraz popatrzcie, ile biorę jogurtu i mniej więcej będziecie wiedzieli, ile czego do tej ilości jogurtu dodać. Raz, dwa, trzy i cztery. No może jeszcze troszeczkę. O, z pół łyżki. I to wystarczy. 4,5 łyżki, takie stołowe, czubacze jogurtu. Ogórek obieramy ze skórki. Ja nie obieram całkowicie, tylko tak jak widać, co drugi paseczek zostawiam. Dlatego ogórek powinien być przedtem dokładnie umyty. A zostawiam te kawałki skórki, aby potem w tym jogurcie było, w tej białej masie, widać, że jest tam coś jeszcze. Ścieramy to na tarce na grube podstawy. Widzicie, został taki malutki kawałeczek, więc już wiecie, jaka duża ilość ogórka jest potrzebna. Teraz ten ogórek odstawimy na bok, niech puści troszeczkę soku, a my będziemy przez preskę przepuszczali nasz czosnek. Jeżeli ktoś nie ma takiej preski, to na tarce z małymi oczkami trzeba czosnek przetrzeć. No, ten ząbek jest za duży, więc przekrawamy go na pół i
tak doszliśmy do końca z naszym czosnkiem. Sporo tego czosnku, prawda? Teraz damy trochę soli. To dużo, za dużo na tej łyżeczce od herbaty. Połowa też za dużo, trochę mniej, no tak. Oliwką troszeczkę polejemy. I teraz ogórek. Nasz ogórek wyciskamy z wody. Tyle go jest. I wkładamy do jogurtu. Umyję ręce. I będziemy teraz to wszystko mieszali. Ile soli i ile czosnku dodacie, to zależy wszystko od Was, od tego, czy lubicie rzeczy słonawe, czy ostre. My lubimy dużo czosnku, lubimy też troszeczkę więcej soli i tak to wygląda u nas. Kolej, jaką będziecie dodawali, kolejność też zależy od Was. Nigdzie nie jest powiedziane, że trzeba tak po kolei wszystko dodawać, jak ja to robiłam. Kolejność jest dowolna, na pewno pierwszy bierze się jogurt, a dalej tak jak będziecie chcieli. Teraz papierową ścierką kuchenną wyczyszczę brzegi miseczki i gotowe. Wiecie, należy do ludzi, którzy przy robieniu czegoś w kuchni lubią sobie pośpiewywać. Jedni lubią słuchać muzyki, a ja lubię sobie pośpiewywać i dlatego czasami próbuję, ale chwytam się i przestaję, dlatego czasami są takie mruknięcia. No, teraz cacyki mamy gotowe. Można je tylko jakoś przydekorować. Najlepsze są do tego oliwki. Można położyć coś zielonego. Ja nie mam dzisiaj niestety w całości, mam wypestkowane już,
malutkie i starczy. No i tak wyglądają nasze cacyki. Mało roboty, a bardzo smaczne. Można podawać z grillowanym mięsem, z grillowaną kiełbasą, można podawać z girosem, można podawać z pelkartoflem, można podawać z kartoflem pieczonym w piekarniku, w folii aluminiowej, czy w ogniu, jak to woli. U mnie będzie to dzisiaj podane z girosem własnej roboty. Do zobaczenia. Teraz Wam pokażę oliwki, jakie tutaj użyłam. Te oliwki kupiłam w tygodniu greckim w Aldiku, jak był. Piszę, że są suszone, ale one nie są suszone. One są wypestkowane i są, no przez to maleńkie, ale smakują zupełnie tak jak te prosto ze słoika. I są też troszeczkę słonawe. Jeżeli ktoś z Was zrobi kiedyś takie cacyki, no to jestem ciekawa, bardzo ciekawa, czy będą Wam smakowały. Ja ten przepis mam od moich znajomych Greczynek i wszystkie, wierzcie mi, robią w taki właśnie sposób. Teraz życzę wszystkiego dobrego. Pa!